Cześć, tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. Drugs, so it, huh? Założycielka najbardziej kolorowego bloga w Polsce, Super Styler Blog. Właścicielka i założycielka marki Spadiora, która tworzy akcesoria i ciuchy z jedwabiu i z przesłaniem. Kobieta roku magazynu Glamour w kategorii biznes. Marta lech dzisiaj jest moim gościem. Dzień dobry. Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu i tu ja dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Marta, myślę, że nikt tak z tobą nie zaczynał wywiadu. Ty w ogóle nie krępujesz się, jeżeli chodzi o kwestie polityki. Mówisz o swoich przekonaniach politycznych bardzo głośno i bardzo wprost i bardzo konkretnie. Ty i twoja rodzina. Po co to robisz? Bo tak naprawdę moglibyście mieć pewnie więcej followersów, gdybyście nie byli tacy co otwarci. Tak, tylko że ja nigdy nie chciałam być zupą pomidorową. Ja nie chciałam być lubiona przez wszystkich. I suma sumarum myślę, że to procentuje, bo nie ilość, a jakość tych followersów jest dosyć istotna. I to, i to ma kilka jakby mm, odnóg to, to nasze podejście do tej polityki, że my mm, w jasny sposób komunikujemy. Jakie jest nasze podejście do obecnie rządzącej władzy? Mamy poczucie, że jednak mamy wpływ na tych ludzi, że możemy ich przekonać albo pokazać im, jak ten świat wygląda, bo my tu w Warszawie żyjemy w dużej bańce. I może, gdybym była tutaj non-stop, tylko tutaj, to może miałabym poczucie, że rzeczywiście to jest oderwane od rzeczywistości, że wcale takich ludzi, którzy wierzą w tą obecnie rządzącą partię, jest tak mało, szczególnie młodych. To bym sobie może to odpuściła. Tylko, że ja wracam do siebie na Mazury i ja widzę tam. Jak ludzie ślepo w to wierzą, jak 500 plus zamknęło ludziom buzię, jak otworzyli ostatnio w mrągowie nową proszkownię do mleka proszkowanego, takiego wiesz, używanego w przemyśle, największą w Europie, która wygląda jak po prostu jakiś silos atomowy. I nie ma ludzi, żeby pójść do pracy, bo tam muszą zatrudnić przynajmniej tysiąc osób, żeby w ogóle wystartować. Oni nie mają ludzi do pracy, ponieważ ludzie sobie kalkulują, że jak mają piątkę dzieci, to mają te powiedzmy dwa i pół tysiąca, plus jeszcze jakiś tam zapomoga, tutaj coś z gopsu, mopsu i jakoś się przeżyje. Szczególnie w takim małym mieście, to jest bez problemu do przeżycia. Ja się temu sprzeciwiam, bo ja też prowadzę własny biznes i widzę, jak utrudnia nam się życie. I to nie jest tylko w tej skali takiej ogólnokrajowej, ale też w tej skali takiej mikrobiznesów, tak? tego jak dużo odprowadzam podatków, a w momencie, kiedy na przykład mam problemy zdrowotne, a dwa lata temu miałam poważne problemy zdrowotne, to i tak w obliczu ryzyka posiadania choroby nowotworowej Wszystkie praktycznie po kolei wizyty odbywałam prywatnie, bo nie chciałam czekać, bo bardzo się bałam o swoje zdrowie. I to dotyczy absolutnie każdego, każdego obszaru. I mam wrażenie, że mam wpływ na to. Mam wrażenie, że y, jestem w stanie pokazać tym ludziom inny świat. To się odbywa na wielu płaszczyznach. Kiedyś byliśmy z moim mężem, jak urodził się nasz młodszy syn, w hmm, pytaniu na śniadanie, jak jeszcze ta telewizja nie była aż tak bardzo polityczna, upolityczniona, okay. ale już była obecna władza przy sterach. I wtedy urodził się nasz młodszy syn i my wrzuciliśmy zdjęcie z porodu. Zdjęcie, które było takim bardzo głośnym zdjęciem i pamiętam, że siedząc na kanapie mój mąż powiedział takie zdanie są tylko dwie osoby, które tak podzieliły naród. Jarosław Kaczyński i my. No bo to zdjęcie no. podzieliło bardzo ludzi. Niektórzy uważali, że to jest super, ekstra, piękne, naturalne, niektórzy, że trochę za dużo pokazaliśmy. Mhm. I wtedy taka cisza grobowa, wiesz, ci prowadzący nie wiedzą co powiedzieć, no bo jakby są na pasku płacowym e, partii, no bo to jest telewizja publiczna. Ale też pokazujemy, że chodząc tam też ludzie, którzy tam przychodzą, no ja tam teraz nie chodzę, też mogą. A przecież znamy historię dziewczyny, która wystąpiła właśnie z jakąś tęczową e, m, tak, bandaną, czy, tak. czy, czy, czy rozpostarła coś tęczowego, jakiś tam apaszkę, czy coś takiego przed sobą występując w, w telewizji. Można tą tubę, którą się posiada, wykorzystać do takich celów, żeby tych ludzi namawiać. Szczególnie, że. Dotarłam do wyników badań, że podobno 50% kobiet między 18 a 45 rokiem życia nie zamierza pójść na wybory albo nie chodzi na wybory głosować. A to są moje obserwatorki. I mhm. ja sobie myślę, że już nie ma przestrzeni na to, żeby powiedzieć nie interesuje mnie polityka. Albo polityka? Nie, znam się, nie chcę nic na ten temat mówić. Nie ma już na to przestrzeni. Dzieje się tak złe rzeczy w tym kraju: inflacja jest tak wysoka, nam przedsiębiorcom tak się dopieprza, nasze dzieci chodzą do szkół czarnka, nie ma przestrzeni na to, żeby ktoś powiedział: Polityka? Sorry, ale to nie mój klimat, w ogóle ja się tym nie interesuję. Za bardzo to... to wchodzi w nasze życie. Dokładnie, prawda? Już teraz i dotyka nas, chociaż wcześniej można było sobie pomyśleć, to a jest poza mną. Prawda? Dokładnie tak. A czy ciebie kiedyś spotkał hejt za twoje poglądy polityczne? Wiesz, co? Brak zrozumienia trochę, jak tam wracam do siebie, bo miałam taką historię, że kiedyś weszłam w, w dyskusję z moją koleżanką, która właśnie jest taka, tam mieszka na Mazurach i ona jest bardzo taka e, propisowska. I zaczęłam z nią rozmawiać na temat tego, czy, czy chciałaby urodzić dziecko właśnie takie z, w takim. W stanie, już powiedzmy, letalnym, z wadą letalną, które po prostu będzie żyło tylko kilkanaście minut i w cierpieniu umrze, a ona nosząc przez 9 miesięcy dziecko w brzuchu, przywiąże się do niego i później zostanie z ogromną pustką. To ona mi odpowiedziała: a ktoś widział takie dzieci? Przecież to wszystko mm -hmm. jest wymyślone. Więc to jest ten poziom absurdu. To jest mm -hmm. trochę te, to są ci płaskoziemcy też bardzo często ci ludzie, którzy wierzą, że te szczepionki to tam chipy nam wszczepiały i tak dalej, i tak dalej. E, więc też e, jeżeli chodzi o hejt to bardziej takie niedowierzanie, ale też jak e, my bardzo głośno przed wyborami działaliśmy i to robiliśmy sami z własnej nie, nikogo nie nikt nas nie przymuszał nikt się do, do was tego nie tak, dokładnie. Absolutnie uważaliśmy, że właśnie to jest ten moment, kiedy my młodzi musimy dojść do głosu i nie ma opcji, że to co powiedziałem, że nas polityka nie interesuje, czy jestem na wakacjach i nie zagłosuję. Tak. Ja, odkąd mam prawo wyborcze, głosuję zawsze w każdych wyborach, a nawet jak raz byłam w Paryżu, to załatwiłam sobie zaświadczenie i w konsulacie tam y, głosowałam. Bo uważam, że to jest ogromne prawo, znaczy nasze prawo, ale też ogromna odpowiedzialność, która na nas spoczywa. I była taka sytuacja, słuchaj, że przed wyborami, kiedy wydawałoby się, że rzeczywiście jest szansa, że, y, że, że ta władza się zmieni to ci ludzie, którzy nas obserwują, którzy są sceptykami wobec naszych poglądów, siedzieli cicho, ale tylko w momencie, kiedy ogłoszono wybory, to pod naszym postem ostatnim, gdzie wrzuciliśmy zdjęcie przy urnie, były takie komentarze, wiesz, no i co, głupio wam teraz, i co, i co, i nasze na wierzchu. <grym> Czyli to jest taki typowy odbiorca właśnie tej partii. Taki cichy skurczybek, żeby nie mówić gorzej. Czyli to wiesz, to się wszystko idealnie wpisuje w obraz takiej osoby, właśnie, która. To jest trochę taki pies ogrodnika. Ja sama nie mam, ale ty też mieć nie będziesz. To jest trochę poprzez zazdrość tym, do tych ludzi, skierowaną, wymierzoną w ludzi, którzy mają. Mhm. Czyli to nie, jest, to nie jest case o ludziach, którzy próbują tego dosięgnąć i ty, czy ja jestem dla nich inspiracją, tylko to jest przypadek o ludziach, którzy, którym się nie chce, więc oni wolą dostać te 500, a tobie zabiorą, bo ty masz za dużo. I oni nie widzą tej całej twojej drogi, którą ty podążasz, którą ty zrobiłaś, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś. Więc to jest trochę też o takiej zawiści, o tych naszych cechach, które my próbujemy ukryć, a które dzięki rządzącej partii jeszcze bardziej się z nas wylewają. Poruszyłam ten temat, bo oczywiście zbliżają się wybory, a wiem, że Ty w tym temacie jesteś... Um... Otwarta bardzo, więc dlatego chciałam, żeby tak to wybrzmiało może na początku naszego podcastu. Ja bym bardzo chciała, żeby po prostu osoby, które tego będą słuchały, żeby zachęciły bliskie sobie, szczególnie kobiety, bo jak pokazują te statystyki, naprawdę mamy z tym problem. Strasznie. Ale wiesz, Natalia, myślę, że to też wynika z tego, że my ogólnie jesteśmy od dziecka wychowywane w poczuciu, że my niewiele możemy wnieść. Że to ten mhm. mens, mężczyźni tam cisną, to oni. Rządzą. A ty też z tym walczysz. Trochę tak, <laughs> trochę tak. I na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile mam ym, zaplecza. Żeby, żeby móc to robić. Natomiast mam wrażenie, że to też wynika z tego, że my mamy poczucie, że nas uczą od dziecka, że nas kobiety, że, że my to niewiele tam znaczymy, że ten mhm. nasz głos przy urnie, to. To, to ten męski to bardziej się mhm. liczy, ale ten damski to jest jeden do jednego, to jest to samo. I dlatego ja, jeżeli mogę, to chciałabym zaapelować, żebyśmy poszły do tych urn i żebyśmy zagłosowały, żebyśmy nie miały poczucia, że to wszystko jedno i że nas ta polityka nie interesuje. I że nie jesteśmy w stanie wymienić, nie wiem, czterech nazwisk polityków, bo to nie o to tutaj chodzi, tu chodzi o zmianę, o świat, w którym będą żyły nasze dzieci. Prawda? Te wybory są tak naprawdę furtką do tego, jak ten świat będzie wyglądał, tak. i nie do końca chyba w tym momencie chodzi o to, żeby wybrać kogoś, kto nam się bardzo podoba, tylko żeby w przyszłości żyć w takim świecie, który będzie nam się podobał, i może w przyszłości wybierzemy kogoś. Tak, żeby kto nie nam musieć się stąd podobał. uciekać po prostu. Ale słuchaj, chciałabym się teraz cofnąć, yy, kończąc już ten gorący temat y, polityczny, który, z którym wystartowałam, chciałabym się cofnąć o ponad dekadę. Wtedy założyłaś Super Styler blog, czyli rzecz, która odmieniła tak naprawdę twoje życie. Bo ja myślę, że jest Marta sprzed superstylera, która pracowała w korporacji, i ta Marta, która założyła swojego bloga, rozwinęła się i dzisiaj jest takim kolorowym ptakiem, który siedzi tutaj przede mną. I powiedz mi, startowaliście od długów, startowaliście z rozsypującym się domem. To były początki. To były początki. Nasza historia to trochę taka telenowela brazylijska. bo byliśmy razem, później się rozstaliśmy, później do siebie wróciliśmy. Natomiast rzeczywiście startowaliśmy od zera. No właśnie nawet nie od zera, tylko od minusa, bo, bo rzeczywiście tak nam się drogi skrzyżowały w takim bardzo trudnym naszym życiowym momencie, bo akurat zmarła moja teściowa. Mój mąż nie miał środków, żeby wyprawić jej pogrzeb, no i generalnie. Właśnie to było to zadłużenie, które posiadaliśmy, plus zamieszkaliśmy w rozsypującym się domu rodzinnym mojego męża. W który po prostu tak śmialiśmy się trochę, że po śmierci mamy stracił daty ważności, bo absolutnie wszystko w tym domu zaczęło się psuć. To był taki klocek Gierkowski z lat 80. a wiadomo, że domy budowane na przełomie 70. i 80. to były domy budowane z tego, co było po prostu dostępne. Tam się nikt nie, nikt nie wybierał kafelków do łazienki, takich czy innych, nikt się nie zastanawiał nad armaturą czy tego, uh -huh. że, czy chce mieć okrągłą wannę czy kwadratową, tylko się brało to, co Złocie, było. Szrebrze. Dokładnie uh -huh. nie to, co teraz. Tak. I ten dom po prostu. Po prostu był zbudowany z marnych środków, mm -hmm. i on totalnie stracił swoją datę ważności. I my żyliśmy naprawdę w takim, w takim bardzo rozsypującym się tym domu. Przyszedł nam pierwszy rachunek. Teraz wyobraź sobie sytuację mieszkamy sobie w tym domu razem. Mama mojego męża nie żyje, więc jeszcze mierzymy się z żałobą i stratą. Zmarła w takich, no, trudnych warunkach, bo zmarła na raka. Jeszcze tydzień wcześniej, przed śmiercią, normalnie poszła na zakupy, ten rak ją po prostu zabrał z dnia na dzień. Mhm. Zmarła w tym domu. Jesteśmy sobie razem. Mój mąż tworzy strony internetowe i robi sesje zdjęciowe, produktowe, więc jest od, sam, od samego początku na własny rachunek pracuje. Tak. Więc jak się domyślasz, czasami jest kasa, czasami jej nie ma. Tak. Ja w tym czasie pracuję w salonie Mercedesa. No, nazwa własna, ale tutaj nie robimy reklamy, broń Boże. Pracuję jako recepcjonistka, zarabiam 1440 zł na rękę, na śmieciówkę oczywiście, mhm. bez żadnych praw do urlopu, bez czegokolwiek. Jeżdżąc do Piaseczna z Warszawy i codziennie tracąc są dwie godziny na dojazd jeszcze. No, ale wtedy miałam dużo czasu, bo nie miałam dzieci. nie? Można też w ten sposób sobie to. Miałam dużo czasu za, za to na czytanie w... książek e, w I na autobusie. Wtedy, ja miałam wtedy 24. 3 lata, mój mąż 25. Czyli I świeżo po studiach. Świeżo po studiach, dokładnie. I teraz wyobraź sobie sytuację, że po pierwszym sezonie grzewczym za ten dom przychodzi nam rachunek za gaz na kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli dobrze pamiętam. A my nie mamy takich pieniędzy, jakby realnie mhm. nie ma skąd tego wziąć. Pomyśl sobie, jaki poziom stresu wytwarza się w głowie ludzi, którzy powinni widzieć przed sobą. Świetlaną przyszłość i niesamowicie otwarte horyzonty, i Sky is the limit podróżować po świecie. W ogóle podróże to wtedy była dla nas abstrakcja. Słuchaj, my w pierwszą wspólną podróż do Francji wybraliśmy się po czterech latach bycia razem, bo nie było po prostu przestrzeni i, i funduszy na to. Wtedy nam pomogli trochę nasi rodzica, trochę gdzieś tam po prostu podkładaliśmy, gdzie się tylko dało. Słuchaj, ale to kompletnie nie są warunki do rozpoczynania własnego biznesu tak naprawdę. To nie są warunki do niczego. Słuchaj, do, 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 do budowania kontałek, relacji z drugim człowiekiem, mhm. bo nie masz poczucia bezpieczeństwa. Choć staraliśmy się je sobie dać nawzajem, to, to było szalenie trudne. Kiedy wiesz, nigdy nie wiesz, kiedy zapuka ten komornik i zapyta o te pieniądze. W pewnym momencie w sypialni, w której spaliśmy, bo to był jedyny dobrze dogrzany pokój w tym domu. Domu. tam przeciekał dach, no bo to był taki klocek gierkowski, pewnie nasi słuchacze wiedzą, co, o jakim domu mówię, czyli taki płaski dach. Tak. No i na tym płaskim dachu zrobiło się wgłębienie, no bo, bo był stary i tam się gromadziła woda. woda. I w yeah. naj, najgorszym momencie, a spaliśmy właśnie w sypialni mojej teściowej, bo to był jedyny pokój, który był tak dobrze dogrzany, mm, mieliśmy 21 zbiorniczków i pojemniczków, na wodę kapiącą z tego... Z, z tego wodę z dachu. Z, tak, nie. Z, z tego sufitu. Nie. I w momencie, kiedy tylko łóżko było dosunięte tak do ściany, żeby na mnie kapało. I kiedy obudziło mnie nad ranem kapanie wody na moją stopę, czyli już zaczęło kapać tak, na łóżko, tak, to tak, ja tak pomyślałam sobie, nie, ja się wypisuję z tego, ja nie dam rady, po prostu psychicznie tak. tego nie ogarnę. I to był chyba taki naj, największy moment mojego kryzysu. Um, gdzieś takiego, że myślę sobie, Boże, inni ludzie wchodzą w dorosłość i Ufają temu życiu. A ja trochę miałam tak, że zaczęłam powątpiewać, czy w ogóle dla mnie jest coś ciekawego w tym życiu przepisane i czy, czy, czy jest coś, co będzie, co sprawi, że ja dostanę ten wiatr w żagle. Mhm. To był taki najtrudniejszy moment. Pamiętam, że wtedy mój mąż sprowadził mnie bardzo na ziemię i właśnie my zawsze dla siebie byliśmy takim wsparciem, że kiedy on miał takie kryzysy, to ja go wspierałam. A w momencie, kiedy ja miałam takie kryzysy, to on y, dmuchał w te moje żagle, te skrzydła i mówił: Spoko, damy radę. I on mhm. miał taką zasadę, którą cały czas wyznajemy. I ona jest dla mnie takim, wiesz, dwizą życiową. A kiedy mówi to on, człowiek, który, któremu mama zmarła dosłownie na rękach, hmm. To, to to nabiera jeszcze większej mocy, że dopóki żyjesz, możesz wszystko. Możesz zbudować biznes i go rozwalić. Możesz zbudować dom i go zburzyć. Możesz stworzyć związek i go rozpieprzyć. Dopóki żyjesz, absolutnie możesz wszystko. I dopóki jakby krąży w tobie krew, dopóki twoje serce bije, dopóki twój mózg funkcjonuje, to naprawdę możesz wszystko. I wtedy, kiedy nie mieliśmy nic i te horyzonty dnia, czy tam perspektywy dnia jutrzejszego i pojutrzejszego były paskudne i były beznadziejne, mhm. To to mnie trzymało. To mnie trzymało i dawało mi kręgosłup taki, dodawało mi takiego poczucia, że ja ciągle mam ten kręgosłup moralny, że ja ciągle mam tą siłę, żeby Sprawczyść, walczyć. prawda? Taką poczucie mhm. sprawczości. Dopiero dzisiaj mogę to nazwać, że to było właśnie poczucie sprawczości. I też dzisiaj, mając te doświadczenia sprzed tych kilkunastu lat, myślę, że nie ma takiej opcji, żeby kiedykolwiek odbiła mi soduwa. Nie ma po prostu takiej szansy, że mając taki, taki background, mając te doświadczenia, które miałam, to to jest taka mocno przymurowana jedna noga do podłogi. Ja to wszystko pamiętam, wszystkie te emocje pamiętam. E, pamiętam ten stres z tym związany, bo stres się bardzo mocno wdrukowuje w pamięć i, i, i w głowę. I to jest coś, co powoduje, że ja też dzisiaj doceniam absolutnie wszystko, co mam. Dlatego tak łatwo dzielę się tym co mam. I cały mam. czas pamiętasz też o tym, właśnie, żeby doceniać? Tak. Nie zapominasz. Nie zapominam. O tym. I wiesz co, są momenty, mhm. kiedy rzeczywiście myślę sobie, a nie udało mi się to albo Boże, chciałabym być już tu i tu i łapię taką frustrację. Po czym myślę sobie, wait, wait, wait. Pamiętaj skąd wchodzisz, jakby gdzie zaczynałaś, gdzie był ten początek. Czyli trochę. I'm still, still Jenny from the Black. Tak, <noise> trochę tak, trochę tak, ale też to powoduje, że ja nie mam takiej aspiracji, żeby. E, ja już dawno pokonałam wszystkie moje mm, kamienie milowe, które sobie założyłam. E, ostatnio ktoś mnie zapytał. Czyli co, masz takie życie, jak sobie wyśniłaś. Nie, ja mam milion razy lepsze życie niż sobie wyśniłam. A wiesz dlaczego? <noise> Dlatego, że jak startujesz w takim miejscu, w którym ja byłam, to marzenie w ogóle o świętym spokoju było dla mnie absurdem. W sensie takim czymś, co ja myślałam sobie, Boże, wynajmowane mieszkanie, gdzie nie kapie, i praca na etat, marzenie, marzenie mhm. życia. Że nie kapie ci woda tak, na stopę. No dobrze, ale właśnie, kapała ci woda, yy, obudziłaś się i ten moment, kiedy wy decydujecie się w tym momencie na, na bloga, bo pamiętam, że to Janek gdzie właśnie zainteresował. Tak, tak. To było tak, że w międzyczasie, parę rzeczy się w międzyczasie wydarzyło. Mhm. Podjęliśmy decyzję, co, która była bardzo trudną decyzją dla mojego męża, żeby wynieść się z tego domu. To mhm. była całe jego życie, historia rodziny, historia jego mamy, która poświęciła całe życie jemu, historia babci, dziadka, który chorował na Alzheimera i bardzo wiele też smutnych historii było w tych murach, ale też mój mąż nie wyobrażał sobie życia bez tego domu. Mhm. No ale musieliśmy to zrobić. Nie było nas stać na remont tego domu. Jedyne, co Mogliśmy zrobić to po prostu go sprzedać i zacząć od nowa. No Ale żeby go sprzedać, musieliśmy się stamtąd wynieść. Wynajęliśmy kawalerkę w samym centrum Warszawy z widokiem na czarną ścianę domu handlowego Witka, więc nawet nie widzieliśmy, jaka jest pogoda, bo my mieszkaliśmy na bardzo niskim poziomie i żeby zobaczyć jakaś pogoda, ja musiałam wyjść na balkon i spojrzeć do góry, tak? Ponieważ nie widzieliśmy nic. Mieszkańcy mia, mają problem z tym e, domem tak, handlowym, że niestety no, zasłania. Tak, tak, zasłania tam wszystko. I to jeszcze taka ściana czarna, jeszcze on jest czarnym kamieniem obłożony, więc w tak. ogóle to był absurd, ale. To nam dało taką pierd, to był pierwszy przystanek, gdzie zrobiliśmy. Bo nie kapało, mhm. bo było, już mieliśmy wszystkie długi pospłacane, wiadomo było, że już nikt nie zapuka, nie było tego stresu, bo było nas stać na to mieszkanie, mhm. bo na dom, nas, na tamten dom nie było nas absolutnie na żadnym etapie stać w sensie tak. utrzymania go. No i czekaliśmy, aż ten dom się sprzeda. I to był ten moment, kiedy twoja głowa uwalnia się od tych stresów, od tych stresorów, od tych wszystkich dystraktorów, i myślisz sobie: okej, okay, jakie ja mam zasoby dookoła siebie? Co ja mogę dalej ze swoim życiem zrobić? I to jest właśnie przykład na to, że czasami bardzo trudna decyzja o zmianie środowiska, pozbyciu się toksycznego partnera, pozbyciu się toksycznych rodziców jest czasami bardzo trudna. Nie wyobrażamy sobie życia poza tym. Tak jak mój mąż miał trochę z tym, żeby się wyprowadzić, ale. Zobacz, u nas to idealnie pokazuje ta nasza historia, że wyprowadzenie się do kawalerki z domu, gdzie mieliśmy dwie łazienki, tam nie wiem, pięć pokoi i mieć piękny ogród, który akurat co jak co, dom, dom się rozpadał, ale ogród był przepiękny. Musieliśmy się jakby pozbyć tego etapu życia. To było trudne, to było szalenie trudne. Też musieliśmy porozdawać większe rzeczy, no bo przenieść teraz dom 110-metrowy do kawalerki 36-metrowej. Tak. Większość mebli albo je posprzedawaliśmy, albo je porozdawaliśmy. Zabraliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ale to był ten moment, kiedy było ten, kiedy się poczuliśmy na tyle bezpiecznie, żeby móc w ogóle znaleźć um, Taki pretekst do pracy nad sobą, do pracy nad tą swoim otoczeniem. No i wtedy była taka sytuacja, że się od zawsze kolorowo ubierałam, tylko kiedyś w lumpeksach, no bo nie miałam po prostu najzwyczajniej w świecie kasy. Um, ubierałam się bardzo kolorowo i zawsze lubiłam jakieś kolorowe, nietuzinkowe dodatki, chodziłam z jakimiś kwiatami na głowie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często byłam zaczepiana na ulicy, że ojej, ale super pani wygląda, i to jeszcze w czasach, kiedy zaczepianie ludzi i mówienie o ich stylu było rzadkością. Mm -hmm. um, I parę razy zdawało mi się, zdarzyło mi się, się też, że na przykład jakiś fotograf taki uliczny zrobił mi zdjęcia, te zdjęcia gdzieś później wylądowały w jakiejś prasie. To było bardzo miłe. I wtedy mój mąż powiedział, słuchaj, ja robię strony internetowe, e, ty fajnie się ubierasz, znasz się na modzie, e, zróbmy razem bloga. I to też jest bardzo fajna historia o tym, żeby nie próbować wynaleźć koła od początku. Mhm. Że czasami zamiast pytać ludzi, czy speców od biznesu, co jest teraz na topie, w czym ja bym mógł ulokować pieniądze albo swój kapitał, bardziej opłaca się, mam wrażenie, zobaczyć, czym ja dysponuję w tym momencie. Jakie są te twoje zasoby, prawda? Właśnie, bo w tym momencie bezkosztowo my to zrobiliśmy, tak. bo Janek potrafił robić strony internetowe, co przy blogu jest największym kosztem. Tak. Um, Mieliśmy świetny aparat fotograficzny i w, później w ogóle przez pierwsze lata prowadzenia bloga, każdą złotówkę inwestowaliśmy w profesjonalizację, czyli kupowaliśmy drogie kamery, nagłośnienie, mikroporty, żeby mieć jak najlepszy sprzęt. I my w tym momencie mhm. mamy tak naprawdę własne prywatne studio zbudowane do nagrań. Bo mamy absolutnie cały sprzęt, bo każdą zarobioną złotówkę taką, która była ponad nasz budżet domowy, typu zakupy, opłata mieszkania i tak dalej, inwestowaliśmy w profesjonalizację, ale na początku nie kosztowało nas to nic, mhm. bo założyliśmy kanał na YouTubie, założyliśmy Instagram, Facebooka, Twittera, to wszystko było bezkosztowe, no i stworzyliśmy stronę, która też jedyne, co tam musieliśmy za domenę zapłacić, ale to wiesz, to były grosze typu, nie wiem, 15 zł za domenę. No i powiedzmy koszt waszego czasu, który no poświęciliśmy właśnie. temu, tak? Powiedzmy robocizna. Wierzyliśmy mhm. w to, że to się uda, dlatego pracowaliśmy na dwa etaty. To było tak, że było, ja 40 godzin pracowałam w korporacji i drugie 40 pracowałam e, pisząc e, posty i artykuły na bloga, których nikt nie czytał na początku, bo w ogóle mhm. My myśmy, byliśmy przekonani, że wchodzimy z tak zajebistym blogiem, takim tak. jakościowym. Te zdjęcia były piękne. Jeździliśmy gdzieś na długi końc polski, żeby zrobić jakieś zdjęcia z zadymiarką kurczę, w jakiejś oborze, stodole. Tak. W ogóle tak. to było naprawdę bardzo y, takie przemyślane. I wchodziło na to 21 osób na przykład, nie? Takie mm -hmm. były statystyki artykułów. No i to był pierwszy kryzys, który gdzieś tam mnie dopadł, że w ogóle ci ludzie nikt tego na to nie czekał. Absolutnie nikt. ludzie mieli w nosie nasze blogowanie i to, co mamy do światu do powiedzenia. I właśnie wtedy przychodził mój mąż, mówić, ciśniemy dalej, w ogóle co ty, co ty to sobie to wyobrażałaś, mm -hmm. że co? Napiszesz dwa artykuły i ludzie, ludzie cię pokochają albo nie będą do ciebie zaglądać, musisz to robić regularnie, systematycznie. No i tak było, że przez 3,5 roku nie zarobiliśmy ani grosza. Mm -hmm. I po 3,5 roku trafiła nam się pierwsza współpraca płatna, groszowa. Było chyba 1500 zł. E, tak, miałaś? dokładnie. Mm -hmm. e, na ten wkład, który do tej pory te 3, przez te 3,5 roku e, zainwestowaliśmy, to, to było groszowe sprawy. Coś się zwróciło. I to były produkty do pielęgnacji stóp. I to, ja wtedy miałam poczucie, że Pana Boga za ten Złapałam się złapała przysłowie, bo na naprawdę miałam, tak, że miałam poczucie, yeah, to jest, te, te pierwsze hajsy przypłynęły. I wiesz, to jest trochę tak, że jak dzisiaj ludzie mówią, no tak, bo wy wszystko macie, jeździcie po świecie, ty to Marta latasz na te Fashion Week, jesteś zapraszana za darmo do Nowego mm -hmm. Jorku i tak dalej, to ja wtedy tym ludziom mówię, tak, słuchaj, ja mam do ciebie taką propozycję, przyjdź do mnie do pracy. Ja cię zatrudnię, dostaniesz piękne biureczko, przez 3,5 roku nie, nie zapłacę ci ani złotówki, ale będzie fajnie. Tak, będziemy robić siebie, prawda? Tak, i wytrzymaj to. Będziemy robić fajne projekty, będziemy iść na super sesje zdjęciowe, pokażę ci, jak się pisze, fajne artykuły, wszystkiego ci nauczę, ale nie zapłacę ci przez pierwsze 3,5 roku i niestety mam jeszcze jedną złą wiadomość. Nie wiem, czy zapłacę ci za te 3,5 roku, bo ja nie wiem, czy to się rozwinie. Dokładnie, bo jeszcze życie w tej nie prawda? No to było 3,5 roku u ciebie akurat, ale nie wiedziałeś, czy to wystrzeli Dokładnie. czy nie w ogóle, a nie, czy czekałaś przecież, na te 3,5 roku. Wiesz, są ludzie, którzy zaczynali stopowymi blogerkami tak. polskimi jeszcze długo, długo przed nami, Widać teraz, gdzie są te topowe nazwiska, a gdzie są dziewczyny, które razem z nimi startowały, na które gdzieś tam w pewnym momencie był hype, a teraz są no, gdzieś tam na szarym, szarym końcu. tak? I pytanie, dlaczego tak się wydarzyło? Tak? Przecież publikowały z tym samym natężeniem, pisały podobne artykuły. Tu tak. wypaliło, tu nie. Jest tak. ten pierwiastek, na który nie masz wpływu, dlatego ja tak chętnie dzielę się wiedzą na temat mhm. tego know-how, tego, które mamy, bo jeszcze dochodzi do tego ten. Czynnik boski taki, że tak to nazwę. Ta iskra, to iskra, taka szczęście. Tak ta, dokładnie. Szczęście jako też kwalifikacja, cecha charakteru twoja pewnie. Dokładnie, prawa. to, że jesteś w stanie ludzi przekonać do siebie, że mm -hmm. oni za tobą pójdą. To jest ogromne poczucie odpowiedzialności też, tak? W tym, co pokazuję, jak pokazuję, jak o tym opowiadam. Ale są ludzie, którzy startowali razem nawet z nami, których nie ma już, bo stracili werwę, bo stwierdzili, że to jest bez sensu, że mm -hmm. mm, wolą się zająć czymś innym. I to jest ta, ten właśnie pierwiastek taki, yy, którego nie da się wyjaśnić, którego nie da, nad którym nie da się zapanować, którego nie da się zaplanować. I dlatego ja tak chętnie o tym opowiadam też i ty, o tych naszych trudnych początkach, bo zwróć uwagę, jaka dzisiaj jest ogromna wizja sukcesu em, promowana przez ludzi na w social mediach masa jest historii takich success story, że tak to nazwę, czyli tych historii sukcesu, że zainwestowała 20 tysięcy, po roku wyciągnęła 200, albo najprostszy biznes, w którym nie utopisz pieniędzy, a mój szef kiedyś nauczył mnie takiej zasady, którą, której hołduję do dzisiaj i która uchroniła mnie wielokrotnie przed porażką biznesową, to jest to, że w momencie, kiedy na przykład na jakiś produkt, który produkujesz, tak jak ja na przykład robię apaszki, kiedy w momencie przelania pieniędzy na konto Twojego podwykonawcy, czy to będzie wydanie książki, czy to będzie stworzenie gry planszowej, czy to będzie marka odzieżowa, nie kalkuluj w głowie, jaką ty będziesz miała marżę na tym produkcie i ile zarobisz inwestując, nie wiem, 20 tysięcy, 5 tysięcy, czy jakąkolwiek inną kwotę. W dniu przelania kasy na konto twojego podwykonawcy, żegnasz się z tymi pieniędzmi, tak jakby już nigdy miały do ciebie nie wrócić, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć i Spadiora jest na to przykładem, dlatego że jak my wystartowaliśmy w listopadzie 2019 roku, to w styczniu przyszła informacja o COVIDzie. Dwa miesiące po tym, jak wystartowaliśmy ze Spadiorą. I wiesz, to też był taki, wtedy to był taki high life, jeżeli chodzi o sprzedaż ubrań, jeszcze przez influencerów. Ja miałam grupę odbiorców, Ty, mhm. nic tylko sprzedawać. Ja wiedziałam, jaką ja sprzedaż generuję innym markom, mhm. bo promując marki, bardzo często klienci dzielili się ze mną e, informacjami, że na przykład jednym insta story sprzedałam tyle i tyle. to myślę sobie, tylko głupek by nie skorzystał z tego, żeby mhm. wyprodukować coś swojego tak. i sprzedawać poprzez tych, to, to, to audytorium swoje produkty. I myślę sobie, easy. Przecież mhm. ja teraz zainwestowałam 100 tysięcy, no to wyciągnę z tego za chwilę 500, tak? tak? Tylko, że tak się nie wydarzyło, bo ja kupiłam 1000 apaszek, mm -hmm. e, bo pomyślałam sobie, 1200 osób zapisało się na powiadomienie o produkcie. No to jak zamówię 1000, to no tam 200 powie, że za drogo, albo że wzór się nie podoba. Tak. 1000 się sprzeda. Po pierwsze, w pier 3 tygodnie sprzedało się 17 sztuk, więc wcale nie było bosko, a za chwilę przyszedł COVID. I ja zostałam ponad 900, 900 sztukami apaszek. W obliczu pandemii, gdzie nikt już nie wydawał pieniędzy tak, bo każdy się bał, czy w ogóle wróci do pracy, czy, be, czy przeżyje w ogóle, tak. więc każdy kumulował, a ja tu sobie wyprodukowałam akcesorium, jedwabne, drogie i w ogóle, jak siedzisz w domu, to po co ci jedwabna paszka. Nie? Więc ja jestem idealnym przykładem na to, że naprawdę warto pamiętać o tym, że jak przelewasz kasę na, na konto podwykonawcy, czy w ogóle inwestujesz w coś, to tak jakbyś już nie miała tych pieniędzy. Tak. A nie, że bardzo często ludzie właśnie w dobie tego Instagrama, że widzisz te girl girlboss, te hashtagi, te wszystkie rzeczy. Boże, zainwestowała tu, wyjęła tyle. Tak, wiesz. I, I później myślisz sobie, nie, no to jak ona zrobiących to ja też zrobię, nie? Tylko że nikt nie opowiada o tych, o tych kryzysach. Ja jest, uważam, że to jest bardzo szkodliwe w ogóle, że to, że te, te dziewczyny często na przykład wrzucają, czy dziewczyny, czy marki w ogóle, przepraszam, że mówię dziewczyna, ale często to jakby ten, mówię tutaj o biznesach kobiecych, że wrzucają na przykład y, drop wyprzedany w 5 minut. Tylko mm -hmm. nikt nie zapyta, jak duży był ten drop. Też, Wiesz, I często co jest to też wabik. Oczywiście. Ponieważ jest że to tak. coś ekskluzywnego wtedy, jeżeli się wyprzedało i muszę to mieć. Dokładnie. wiesz w takich historiach też, że jest to napędzanie. Właśnie. Albo, że to już ostatni drop, a później okazuje się, <laughs> tak. o, tego wzoru już nie będzie. A po na wasze liczne prośby doprodukowałam. No to jest po prostu robienie klienta w konia. I wiesz, o ile inwestujesz pieniądze, które masz na, jako nadwyżkę, super. Możesz robić co chcesz. Natomiast jeżeli nabierzesz się na to, zainwestujesz oszczędności swojego życia, to to niejednokrotnie kończy się próbami samobójczymi, depresjami ludzi, którzy uwierzyli w tą piękną bajkę kreowaną przez social media. Dlatego tak. też wydałam książkę właśnie: Jak zarobić pierwszy milion? Bo tam jest cała ta nasza historia opisana. O tym, że prawie nie sprzedaliśmy nic na początku, o tym, że zostaliśmy z ręką w nocniku, bo zaczął się COVID, bo chcę, żeby ludzie znali też takie historie. Ja wiem, że trudno się przyznać do porażki. Bardzo trudno. I ja sama sobie z tego, z tego zdaję sprawę. I, I to powiedzenie o tym też kosztowało mnie wiele, gdzieś tam takich emocji, gdzie po prostu musiałam się odsłonić. Ale właśnie to jest to, że ja ciągle mam poczucie odpowiedzialności za ludzi, dla których tworzę że to nie jest tak, że ja po prostu jestem sobie influencerką, która gdzieś tam urosła, tylko i, i ma ten zasięg, który mogę może wykorzystać tylko do zarabiania pieniędzy, ale też mam poczucie misji w tym wszystkim. Mam poczucie misji, że ja mogę zmienić ten świat, nawet takimi mini mini kroczkami. Wspomniałaś o e-booku jak zarobić pierwszy milion. Kiedy ty zarobiłaś pierwszy milion? Wiesz co, to, to się wydarzyło stosunkowo późno, bo to się wydarzyło dopiero jak zaczęliśmy Padiore, czyli musieliśmy, to też jest bardzo ważny temat, żeby e, multiplikować ten swój biznes, żeby dywersyfikować te źródła zarobkowania. Mm -hmm. To też pokazał nam COVID, że ludzie, którzy mieli Świetnie prosperujące restauracje, raptem zostali z niczym. Że mój, mieli poczucie, że powinni utrzymać pracowników na etacie, ale nie mieli z czego. Takie biznesy, które wydawały się pewniakiem, bo, bo zawsze się mówiło, warto zostać położną, bo dzieci zawsze będą się rodzić. Mhm. Warto mieć restauracje, bo ludzie zawsze będą jeść. Piec chleb, bo zawsze będą chętni, prawda? Dokładnie. Ale chleb. okazuje się, że w pandemii dużo ludzi piekło sama chleb, prawda? Mhm. No i właśnie, i tutaj to są akurat piekarnie, nie podejrzewam ich o, o jakieś tam upadłość, czy, czy jakieś problemy finansowe. Bo rzeczywiście chleby czy, czy pieczywo to jest taki produkt bazowy. Niemniej um, uważam, że rzeczywiście um, Rzeczywiście, jakby dywersyfikacja tych biznesów i, i sprawdzanie siebie na różnych płaszczyznach buduje poczucie bezpieczeństwa w biznesie, w życiu, więc myślę sobie, że z perspektywy czasu, że próbowanie tych różnych stron, czyli właśnie to, że my stworzyliśmy też grę Rodzice Roku. Tak. To była gra planszowa dla młodych rodziców, i te, tą grę sprzedaliśmy w całości, ale to nie był sukces biznesowy. I też podjęliśmy decyzję, że okej, okay, kiedyś wrócimy do tych gier, bo sam jest jesteśmy planszówkowiczami, bardzo to lubimy, ale to nie było na tyle intratne, a Spadiora jest na tyle opłacalnym biznesem, że chcemy w to iść. Natomiast widzisz, to właśnie to jest to, że mieliśmy wybór. I fajnie jest mieć ten wybór, a nie nie mieć go w ogóle. Dlatego zrobiliśmy planszówkę, robiliśmy, robimy te apaszki. Teraz w tych apaszkach też próbujemy, testujemy różne produkty, tak? Bo mamy tak. ten G2, ale weszliśmy w temat kapeluszy, które świetnie nam gdzieś tam skonwertowały. Próbujemy z różnymi produktami. Zaczęliśmy na przykład robić jedwabne torebki. Okazało się, że kobiety w ogóle tego nie potrzebują, mm. bo to jest za drogie i zbyt delikatne, żeby nosić tam codzienne rzeczy. I okej, okay, tak. z tego produktu zrezygnowaliśmy. Super jest to dywersyfikować, bo nigdy Naprawdę nigdy nie wiesz, co wypali. I to jest niesamowite, że ja nigdy nie wierzę w takie historie, choć powiem Ci, co teraz się sprzeda, albo tam mm -hmm. wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Szczególnie, że kiedyś rozmawiałam, nagrywam live'a z takim, taką doradczynią biznesową, która prowadziła przez wiele lat działania dla największych firm w, na świecie. Mhm. I ona powiedziała mi tak, Marta: Ja jestem w szoku, bo jakbyś do mnie pół roku temu przyszła i powiedziała, że chcesz otwierać jakiś biznes apaszkowy i chcesz zainwestować tyle kasy w to, to jako osoba, która się zna na biznesie, powiedziałabym: w życiu nie. Tak. A paszki absolutnie nie. W ogóle kasa wywalona w błoto. A ty zrobiłaś z tego właśnie to. I właśnie to jest to, że nawet najwięksi specy od biznesu nie będą w stanie zapanować nad Twoim biznesem, na przykład jeżeli ty nie będziesz w tym wiarygodna. Na przykład ja bym się teraz zaczęła zajmować produkcją opon do starów tak. albo, nie wiem, autokarów. no nie czujesz no, tego w ogóle? No dokładnie, to się do tym, nie tym nie znam, nie byłoby w tym sukcesu i nawet jeżeli obserwowaliby mnie, nie wiem, faceci, którzy mają firmy transportowe, tak. to myślę, że dla nich byłabym po prostu mało wiarygodna, tak? W którym momencie... Cofając się jeszcze trochę do tyłu. Znaczy, cofnąć się można oczywiście tylko do tyłu. Mm -hmm. <laughs> Ale cofając się trochę w latach, w którym momencie tej pracy w korporacji poczułaś się na tyle bezpiecznie ze swoim biznesem, że postanowiłaś odejść. No i tu cię zaskoczy? Bo ja się nigdy nie poczułam bezpiecznie. Ja jestem totalną... Do dzisiaj się nie czujesz bezpiecznie? Dzisiaj się czuję, ale nie mogę ci wskazać tego momentu, w którym się tak poczułam. Ja jestem totalną dupą, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe. Naprawdę. I to znowu Janek się. Tak. Trzyma. Właśnie okay. o to chodzi, że mhm. y, po, było tak, że ja pracowałam w, w tej korporacji. Ja tam do pierwszego porodu poszłam z laptopem na kolanach. Jeszcze miałam cesarkę zaplanowaną, więc naprawdę ostatniego maila pisałam 15 minut przed rozcięciem mi brzucha i wróciłam mhm. do pracy bardzo szybko, bo ja się czułam takim wszechmogącą Martą, która, bez której ta firma upadnie, w której tak. pracowałam. Rzeczywiście byłam tam dosyć już wysoko i rzeczywiście odpowiadałam za bardzo wiele rzeczy, ale jakież było moje zdziwienie, kiedy wróciłam po roku macierzyńskiego i tam nikt na mnie nie czekał. Mało tego, ta firma świetnie sobie ze mnie poradziła. I jeszcze... Jedna rzecz, nikt nie wystawił mi pomnika za wszystkie nadgodziny, mm -hmm. które poświęcałam wcześniej, jak jeszcze nie miałam dzieci, za wszystkie soboty, kiedy przychodziłam do pracy i to dla mnie to było takim mocnym, takim mm -hmm. zimnym prysznicem, takim mm -hmm. kubłem wody wylanym na głowę, że wait, ja się poświęcam dla kogoś, ja wyprówam sobie żyły dla kogoś, a ta druga strona, wiecie, ja też byłam na przykład miałam taką sytuację, że ja przychodziłam w soboty, bo mój czeski szef bardzo często przyjeżdżał w soboty. Mm -hmm. Ja myślałam, że to będzie odbierane jako coś super, a kiedy jednego razu przyjechała do mnie mama i nie mogłam przyjść w sobotę do pracy, to wręcz dostałam y reprymendę, żeby, żeby nie, nie wiesz palec, gorzej. Wezmą rękę. Tak, nie tak nie są że dlaczego mnie nie ma? Przecież mm -hmm. zawsze przychodzę w sobotę, a nie w umowie miałam wiesz od poniedziałku do piątku. Więc to też nie, nie, nie jest tak, że miałam nienormowany czas pracy czy coś takiego, tylko ja po prostu ludzi do tego przyzwyczaiłam. I to był ten moment, kiedy właśnie miałam tego mojego miecia, tego pierwszego synka. Ja bardzo chciałam wrócić do pracy, bo mnie dopadł właśnie też ten baby blues, depresja poporodowa, bardzo chciałam wrócić do mojej normalnej rzeczywistości. Tak się też stało. Wróciłam, ale już wróciłam z zupełnie innym nastawieniem. Bo jak zobaczyłam, że tam po pierwsze nikt tam mnie nie czeka, po drugie, że ta firma naprawdę świetnie sobie poradziłaby tak. ze mnie, to pomyślałam sobie. Opadły ci trochę skrzydła, tak? Trochę tak. Mm -hmm. trochę, tak trochę taka ten nimp takiej mojej zajebistości biznesowej tak. opadł. I, I pomyślałam sobie, okej, okay, to może jednak poświęcę się własnemu biznesowi. I wiesz co? Zrobiłam sobie coś takiego. Postawiłam sobie pułapy. Pomyślałam sobie, okej, okay, zarabiam w tej firmie X. To lata temu było, to były znacznie niższe pensje, to jeszcze mhm. były czasy, kiedy był rynek w ogóle pracodawcy. Więc ja w ogóle się cieszyłam, że ja mam robotę. To nie mhm. było tak, że wiesz, że ja myślałam sobie, dzisiaj pracuję w tej firmie, a jutro zmienię sobie tak. na tą. Ja się kurczowo trzymałam tej pracy. No i miałam takie sobie, wyznaczałam takie limity. Myślę sobie, dobra, jak będzie tak, że miesięcznie będziemy wyciągali czwórkę, cztery mhm. tysiące z tego bloga, to odejdę z pracy. Rezygnujesz. No, okay. że okej, okay, będzie mniej niż zarabiałam, ale... To już będzie na swoim, ja będę miała większą werwę, bo to jednak wiesz, pracujesz do swojego jakby na swoje gniazdo, na swój dom, na swoją firmę zupełnie inne nastawienie i podejście. Zdarzyło się to po paru miesiącach, że było, było co miesiąc te cztery tysiące, ale myślę sobie, kurczę, dzisiaj jest, a jutro nie ma, nie? Tak, bo Więc to jest nieregularny tak. zarobek, prawda? Więc poczekam na stałą jakąś współpracę, taki kontrakt roczny na tak. z jakąś marką kosmetyczną, czy nie, i jak będzie taka stała współpraca, mhm. to wtedy odejdę. Mhm. Mój mąż Czyli już niecierpliwie, tak, dokładnie, tak. Mhm. Daję sobie kolejny pułap. No i przychodzi a on taki cię zachęcał, żebyś odeszła wcześniej? E, tak. I bardziej się zaangażowała tak. na przykład w blogach tak. w tym czasie? Tak. Wiesz co, bo my mhm. nie mieliśmy życia. To było okay. tak, że, no, że tak. po prostu wiesz, jeszcze to dziecko małe, które chci, z którym chcieliśmy dużo czasu spędzać i jeszcze dodatkowo wiesz, etat plus, ja też trochę na tym etacie już pod koniec, bo zdarzało mi się pisać artykuły, czy poprawiać artykuły w trakcie mojej pracy. Niech mhm. pierwszy rzuci kamieniem ten, kto tak nie robił, będąc nad, nad jedną nogą we własnym biznesie, a drugą w, w korporacji, czy, czy na etacie. I postawiłam sobie to ultimatum, że stała, stała jakaś współpraca. No i pojawiła się ta stała współpraca po paru miesiącach mm -hmm. i cały czas nie. I cały czas mam takie bezpieczne. Ja się czułam mm -hmm. wiesz, totalnie zestresowana. Ja wychodzę z domu, gdzie ludzie zawsze pracowali na etacie. Moja mama pracowała na etacie, mój tata do dzisiaj pracuje na etacie, jeszcze w budżetówce, więc to jest mega bezpieczne mieć takiego bezpieczeństwa. Tak, trzynasta no? pensja, tam no. wakacje, wakacje pod gruszą i tak dalej, i tak dalej, wiesz, no żyć nie umierać, nie? No i e, ja wywoząc się z takiego domu, Myślę sobie, no nie, no ale przecież jak ja zajdę w drugą ciążę, to kto mi ten macierzyński zapłaci? Ja sama Prawda? sobie zapłacę? Mhm. I, I to było dla mnie nie do przejścia. I w pewnym momencie było tak, że zaszłam w tą drugą ciążę, ona była zagrożona od samego początku e, i musiałam siłą rzeczy siedzieć w domu. I trochę życie podjęło decyzję za mnie. I jak, jak zostałam w tym domu i poświęciłam się, już jakby leżąc, mogłam pisać te artykuły w tak. nieskończonej ilości. W tym momencie mam na blogu napisane 1200 artykułów, więc to był ten czas, kiedy był najbardziej płodny, który był dla mnie najbardziej płodny. W sumie stwierdziłam, że to jest to. I jak się urodził mój drugi sen, to ja już nigdy nie wróciłam do tej firmy. Zostałam już na, na blogu, ale. To zostałam, widzisz, jeszcze mając ten urlop macierzyński, tak. Mm -hmm. Więc to dla mnie też taka była bezpieczna poduszka, że jeszcze ten rok rozbiegu miałam, mm -hmm. że wiedziałam, jakby wiedziałam, że mogę tam wrócić w każdym momencie. Tak. Że I miałam też świetne relacje z moim szefem, grałam z nim otwarte karty, więc on wiedział, że ten blok. Zresztą do dzisiaj komentuje mi różne posty, wpisy i tak dalej, kibicuje Super. nam bardzo. Więc też nie tworzyłam rzeczywistości, która nie byłaby prawdą, tylko on wiedział też od samego początku, co się u nas dzieje. I ten rok też był dla mnie taką, wiesz, po bezpieczną poduszką, że ja wiedziałam, że jakby coś się wydarzyło, no a później to już weszliśmy na taki pułap e, też ilości tej pracy, różnych wyjazdów e, też związanych z tworzeniem mm -hmm. relacji z różnych miejsc czy, czy wydarzeń, że już wiedziałam, że po prostu nie mogę wrócić do, do tej pracy. No, ale miałam ten przywilej, że rzeczywiście mogłam z tego urlopu macierzyńskiego wtedy skorzystać. I to było w jakim momencie, od momentu startu z blogiem? Bo mówisz, hmm. 3,5 roku to pierwsze pieniądze, a no taki moment, kiedy zrezygnowałaś. Z... Zygmunt ma teraz z etatu. 6 lat, a hmm. to było mniej więcej wtedy, kiedy on się urodził, czyli 6 lat temu. Czyli to powiedzmy było. No, blog wtedy miał z 5 lat. No, bo my teraz będzie 11, jest 11 lat, kiedy, kiedy tak. blok istnieje. No to postaram się latach. to jakoś podkreślić, dlatego że wiele osób myśli, że jeżeli coś nie wystartuje, nie wiem, w pierwszym miesiącu, w pierwszym roku jest taki mit, przeświadczanie, prawda? To może nie warto, ale trzeba to podkreślić, że to jest bardzo pracochłonna i długotrwała I wiesz praca co, nieraz. To znowu to jest ta pułapka, którą, w którą nas wpędzają social media. Ehm, nie chcę tak po prostu psioczyć ciągle na te <laughs> social media, bo sama z nich żyję, ale po prostu fajnie jest mieć to. Tą informację z tyłu głowy, że to, co teraz widzisz, to jest ten wierzchołek, to jest ten sukces, który, do którego ja dążyłam te 11 lat. I wiesz, to jest ten, to, to jest ten syndrom scrollowania, także te, te wszystkie kafelki, które oglądasz w ciągu pięciu minut składają się w jedną osobę i masz wrażenie, że wszyscy są w tym momencie na wakacjach, wszyscy no tak. osiągają sukces biznesowy i wszyscy tak. mają dzieci, które wyglądają pięknie, jeżdżą na najlepsze obozy i jeszcze coś tak. tam. Wszyscy i mają w... torebkę Chanel i tak. wszyscy mają G-klasę. Dokładnie. I podjeżdżają pod Belmont Hotel na kapry. Prawda? Prawda? No tak. właśnie. No i właśnie to jest to, że to wkładamy w tą pułapkę, że każdy tak ma. A wcale tak nie jest. Jakby siłą rzeczy tak się nie da. I dlatego ja też właśnie tak głośno o tym mówię, dlatego to tak na każdym kroku mm -hmm. podkreślam. Bo ja jestem przykładem mm -hmm. osoby, która nie miała żadnych zasobów finansowych na początku. Ja nawet nie miałam pomysłu. Wiesz, na przykład, y, nagroda y, Glamour Kobieta roku nigdy nie zapomnę tego wieczoru, kiedy poszłam trzy lata wcześniej na kobietę glamour, kobietę roku glamur na galę. Zostałam zaproszeni i wtedy tak się cieszyłam, że w ogóle ktoś mnie zauważył, że ktoś mnie tam zaprosił. Tak. I poszłam na tą galę i oprócz tego, że musiałam 20 osobom odpowiedzieć, kto jest w tym momencie z dziećmi, co mnie po prostu tak irytowało, że. Czy, głowa czy mężczyznom mała. tak nie, za, nie zadają? Nie, pytania, absolutnie pewnie, nie. I e, musiałam odpowiedzieć na to pytanie, no bo jeszcze wtedy miałam, my, mój młodszy syn rzeczywiście miał tam wtedy, powiedzmy, z dwa latka. No, rzeczywiście malutkie dziecko zostało same z ojcem. Jak to jest możliwe? To jeszcze dodatkowo widziałam te wyczytywane nazwiska. I tak myślałam sobie, Boże, co ja bym musiała w ogóle w życiu zrobić, żeby kiedykolwiek stanąć na tej scenie? Tak. Przecież, no co? Za prowadzenie bloga to mi nikt nigdy takiej nagrody nie da. I wiesz, to było trzy lata przed tym, jak dostałam tą nagrodę. Więc też nie chciałabym, żeby też z tego podcastu poszła taka myśl, że jeżeli dzisiaj nie masz na siebie pomysłu, to się tym nie stresuj, bo pomysł na Spadiore to był przebłysk. Mało tego, to był pomysł, który przyszedł od naszych followersów, mm -hmm. bo to było tak, że ja wiązałam drogą apaszkę Hermesa, którą dostałam, jedną, jedyną i zaczęłam szukać yy, i wymyślać sama wiązania i moje yy, obserwatorki pisały mi, ale ładna apaszka skąd? No jak pisałam skąd, no to one spadały z krzesła, że takie drogie i zaczęły coraz częściej pisać, Marta, może być stworzyła własne apaszki, my byśmy to Piły, bo to tak fajnie to wiążesz i nas zachęcasz uh -huh, do noszenia uh -huh, tego. Uh -huh. I to przyszło oddolnie. Tak. Więc to nie jest też tak, że jak dzisiaj nie masz pomysłu na siebie, to już koniec świata, albo że powinnaś mieć pomysł na siebie do 30, do 40, czy tam, nie wiem, do jakiegokolwiek etatu, momentu. Ja będąc trzy lata wcześniej na tej gali, myślę sobie, Boże, to jest niesięgalne. Przecież ja nie mam żadnej wizji siebie tak. biznesowej. Nie mam pomysłu. Dostać tą dokładnie. Do tak czego, no no czego, dokon czego dokonam? Czego ja dokonam? No dokładnie. Czego ja dokonam? No, przecież tego nie zrobię. tamtego tam tego nie umiem. Na to to w ogóle nie mam pomysłu, ani kompetencji, ani, ani w ogóle narzędzi, żeby kimś takim zostać. A za trzy lata stoję na tej scenie i odbieram tą nagrodę. I to jest właśnie idealny przykład na to, że czasami to jest tak, przebłysk po prostu, który przychodzi i musimy być na to gotowe po prostu. A nie blokować sobie głowy, boże, ja nie mam, nie, ja nie wiem, nie, 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 nie to jest bez sensu. Ja nie mam na siebie pomysłu. Czyli w ogóle. działać, działać i działać jeszcze tak. raz. Ten moment, kiedy usłyszałaś, dowiedziałaś się, że jesteś nominowana do Kobiety Roku magazynu Glamour, a później odebrałaś nagrodę. To jest kamień milowy w Twoim życiu, w Twojej karierze, uważasz? Czy takie zwieńczenie sukcesu tak naprawdę? Na pewno nie zwieńczenie sukcesu, mhm. bo ja się definiuję poprzez drogę, którą pokonuję. Ja się definiuję poprzez ruch, poprzez moje poczucie sprawczości i poprzez to, że ciągle jestem w działaniu. To był dla mnie wyłącznie drogowskaz, że idę dobrą drogą, że to jest to. Wiesz, ja, mam, ja cały czas zbieram bęski za to, że jestem influencerem, bo do influencera przyle, przyległa łatka ludzi niezbyt inteligentnych, mhm. ludzi próżnych, ludzi, którzy zarabiają na naiwności swoich obserwatorów i jak jest ostatnio, mamy nawet wywieszone w naszym biurze taka tabela najbardziej poważanych zawodów, no to na pierwszym miejscu jest strażak, lekarz i tam jeszcze parę innych osób, Ta, a influencer jest, za, jest na ostatnim tak, miejscu. Tak, tak, jest tak. na ostatnim miejscu, więc ja tam jestem. I jeżeli ja wystartowałam z tej pozycji, i byłam w stanie przekonać ludzi do siebie, żeby dali mi tą nagrodę, bo robię coś społecznie ważnego, że ten biznes z misją jest zauważalny. To dla mnie to był tylko bardzo cenna informacja, że podążam dobrą drogą. Bo niestety, pójście własną drogą w życiu ma jeden haczyk, który jest najtrudniejszy do pokonania. Mianowicie to wyobraź sobie, że jesteś na szlaku. Idziesz szlakiem. Na przykład na Rusinową Polanę, która jest przepiękna, w Zakopanem. Idziesz i mijasz sobie drogowskazy i widzisz już na tych drogowskazach 21 minut do końca, 19 minut, nie wiem, 7 minut do Rusinowej Polany. Wiesz, gdzie jesteś? Wiesz, ile czasu potrzebujesz? Super. Jak podążasz własną drogą, to po drodze nie spotkasz nikogo, nawet jeżeli będziesz spotykała ludzi, to oni Ci nie powiedzą, Natalia, wiesz co, dobra robota, jeszcze tylko 5 minut już będziesz na miejscu. Mhm. Nie, nie spotkasz nikogo takiego i właśnie to jest ten największy stres, że idąc tą własną drogą, nikt Ci nie powie, ok, to jest ten kierunek, to jest właśnie tam, to właśnie tam powinnaś teraz być, to jest to miejsce, w którym powinnaś się znaleźć i to jest to ryzyko, że być może ostatnie dwa lata to jest porażka. To jest mhm. czas, który zmarno... znaczy Ja nie uważam, żeby ten czas był zmarnowany, bo każda sytuacja cię czegoś uczy. No ale trochę wejście w taką yy, ślepą uliczkę, z której po pierwszej musisz wyjść, się z tym skonfrontować, z tą porażką i pójść nową drogą, znaleźć tą nową drogę dla siebie. Dlatego ta nagroda była dla mnie tak ważna, bo to był pierwszy taki sygnał, który dostałam, że okej, okay, że to jest ta droga, że pomimo tego początku, tego covidu, mhm. tego, że te aparzki się na początku nie sprzedawały. I nie wiedziałam, nie dostawałam od świata żadnych sygnałów takich. Namacalnych, że ten biznes rzeczywiście jest zbierany jako biznes z misją, to to był dla mnie drogocenny drogowskaz. On mi do, o to był taki moment, kiedy ja się zatrzymałam, dopakowałam kolejne rzeczy do plecaka, które mi będą potrzebne na dalszą drogę. Powiedzmy tylko jeszcze osobom, które mogą tego nie wiedzieć, aczkolwiek nie wiem, czy są takie w internecie, że twoje produkty to są produkty produkowane z misją, ponieważ każdemu przyświeca osobne hasło. Bardzo blisko jesteś kobiecości, praw kobiet, tego, żeby kobiety czuły się silne, wyzwolone, kobiece. Dokładnie tak jest. Dziękuję, że poruszasz ten temat. Ostatnio ktoś mi powiedział, że takie piękne słowa, yy, i znowu to przyszło od dołu, w sensie od klientów, a nie że ja sama na to wpadłam, że ja piszę listy do tych kobiet, które kupują Apaszki. Mhm. Że one w tych listach odnoszą mnie do siebie. Tak. 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 Mhm. Bo do każdej Apaszki dostajesz taką komplimentkę, na której jest napisane a. znaczenie wzoru. No bo nie zawsze to widać. Czasami jest to bardzo symboliczny obraz tego, tego co przedstawia Apaszka wiesz co, ja jestem, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że ludzie tak, tak mocno zrozumieli to przesłanie. Ja byłam przekonana, że to przesłanie będzie pretekstem do zakupu produktu. Że mhm. wiesz, żeby powiedzieć swojemu, nie wiem, partnerowi, z którym macie wspólny budżet domowy, albo sobie nawet samej, okej, okay, może tam nie mam zbyt wiele kasy w tym miesiącu, ale ta apaszka mówi o tym i o tym, ja się pod tym podpisuję. Tak. To okazuje się, że ta misja to przesłanie jest dużo ważniejsze niż to, że to jest apaszka. Wiesz, ja, my naprawdę tutaj żyjemy w bańce, dlatego ja to jeszcze raz tak. podkreślę, bo apaszkę, którą zarówno ty masz na głowie, jak i ja mam e, dzisiaj na sobie, to jest apaszka, która przedstawia e, waginę i ona jest w ko tęczowym kolorze, to jest taka limitowana wersja tej apaszki. I jakiś czas temu dostałam taką wiadomość, która bardzo wywarła na mnie ogromne wrażenie od jednej z moich klientek, która żyje w bardzo małej społeczności i nie zrobiła jeszcze coming out'u, mhm. że jest lesbijką i prawdopodobnie nigdy go nie zrobi, bo wie, co ją spotka w jej otoczeniu. Mhm. I napisała mi, że kupiła sobie najmniejszą wariant tej apaszki i odważyła się, żeby wyjść na tą swoją wioskę i się przejść w tej apaszce. I dla niej to jest ten coming out. Mhm. Pewnie kolejnego kroku nigdy nie dokona. Ponieważ wiesz, to jest tak, że my w Warszawie tak. mamy z tym problemu Ten wydaje się, że chce być tak. bezpieczna. A tam się chroni, żeby być bezpieczna, żeby móc mieć kontakt z rodzicami, bo oni prawdopodobnie by się od niej odwrócili. I wiesz, to ma ogromną siłę rażenia. Co ty Kiedy... czujesz, jak dostajesz takie wiadomości? Ja się bardzo wtedy wzruszam. Wiesz, bo to, to, to nie się. Mam wrażenie, że to jest taki modowy Twitter, mhm. za pomocą którego ludzie się porozumiewają. Druga historia to jest taka historia, kiedy jedna z moich klientek rozwodziła się ze swoim mężem i ten mąż ją bardzo źle potraktował i ona kupiła sobie apaszkę z fakiem, która była wyprodukowana mm -hmm. na te jakby będąca hołdem tym wszystkim marszom yy, antyaborcyjnym, gdzie tłum kobiet układa się po prostu w faka. Jana powiedziała, że ten mąż ją bardzo źle potraktował, no ale nie mogła Robić podczas rozprawy żadnych wycieczek personalnych. Musiała być bardzo rzeczowa i konkretna, choć najchętniej podeszła, po prostu strzeliła go w twarz za to, co jej zrobił. No i ona po prostu ubrała tą apaszkę. Mhm. I kiedy zeznawała, bała się, że też rozpłacze się, że poniosą ją emocje. Ubrała ją na ramionach. Zwinięta ta apaszka, nie, nie, nie widać tam tego, więc tam nie było żadnej obrazy sądu, nic takiego. Ale ona ale, wiedziała. Ale ona wiedziała. I on, kiedy ona zeznawała, cały czas patrzył na jej plecy. Cały czas patrzy na jej plecy. ona powiedziała, że świadomość tego, że on patrzy na tego faka wymierzonego w jego stronę, dodała jej takiej siły, że powiedziała, że wypadła lepiej niż ustaliła to ze swoją adwokatką, że była z siebie tak zadowolona, że nie, nie dała się ponieść emocjom, że się nie popłakała, że nie poszła w te emocje, gdzie to ją kosztowało. Na depresji też wtedy, związanej właśnie też z tym rozwodem. I to jest dla mnie niesamowite, że mm -hmm. ja Natalia ja nawet nie przypuszczałam, że, że to ta będzie taka misja, mogą mieć prawda? aż takie poczucie i taki dawać... impact na tak. ludzi i wpływać na ich tak. umysł, y, nastrój w ogóle, tak, w obu tych sytuacjach mm -hmm. i to właśnie tak graniczne, bo to są naprawdę graniczne momenty. Pierwsze, o którym mówiłaś, że dziewczyna y, lesbijka, no to tak. są bardzo silne emocje w takich osobach, tak. Druga, graniczna sytuacja, czyli rozwód. Pewnie tak. jedna z tragiczniejszych sytuacji w ogóle w życiu, a ty dodałaś tak naprawdę siły tym kobietom. No właśnie. Ja bym w życiu nie przypuszczała, że to będzie aż tak mm -hmm. I myślę sobie, że właśnie z jednej strony to jest ten modowy Twitter, za pomocą którego możemy się komunikować ze światem, jeżeli jeszcze nie mamy w sobie siły, żeby coś powiedzieć. A my, kobiety, często nasz głos jest spychany gdzieś na margines, bo my się nie znamy, a co my tam uh -huh. wiemy? Słabsze płeć. Tak. I w tym momencie, nosząc te apaszki, to jest taki pierwszy moment, kiedy ja się odważam, żeby wyrazić pewną ideę. Że na przykład y, chcę być wyzwolona seksualnie, że na przykład moja orientacja jest inna niż moi, moi bliscy uważają, mm -hmm. że ja się opowiadam za nie za tym, co ten rząd myśli, chociaż mieszkam w małej miejscowości i uważam, że to jest bardzo złe, to, co się dzieje, ale wiem, że jak powiem to w domu, to zaraz nie wiem, matka mnie zwyzywa, albo cokolwiek innego. Jest bardzo wiele tych aspektów, które poruszamy na, y, na ty, poruszam na tych apaszkach, y, które. Y, otwierają umysły na tematy. I wiesz, tak jak mówię, my żyjemy w de bardzo dużej bańce. Nam się wydaje dobra, ale tęczowa paszka to już przecież było. Wszyscy tą tęczę wywieszali. Uh -huh, przecież uh -huh. w Warszawie idziesz chmielną. Wczoraj byłam na chmielnej. Co drugi balkon z tęczową, y, z tęczową flagą. Super, przecież mamy ograny ten temat. No nie, nie mamy go ogranego. Ciągle on jest trudny dla wielu osób. Spadiora to jeszcze jest wyjątkowa marka ze względu na to, że wprowadziłaś czterodniowy tydzień pracy i urlop menstruacyjny. Skąd tak. te pomysły? Wiesz co, bo ja pracowałam, w, pracując w korporacji, hmm, prze, ja byłam takim typowym pracownikiem miesiąca. Jak były limity ustalone na ilość spotkań umówionych jednego dnia, to jednego dnia potrafiłam 22 spotkania umówić. No chodziłaś w soboty. E, chodziłam w soboty, dokładnie. I, i, i to, to nie było w ogóle w żaden sposób doceniane w momencie, kiedy przychodziłam na przykład właśnie z bólem miesiączkowym do, do pracy, a mam... Potwornie bolesne miesiączki, i pokładałam się na biurku, i mój szef zdawał, zdawał się wtedy tego nie widzieć. W ogóle, mhm. jakby pomijał moją osobę wtedy. Ja wtedy nie robiłam nic. Ja wtedy walczyłam o przetrwanie. Ja, pomimo tego, że byłam w stanie naprawdę wykręcić najlepsze budżety w moim zespole sprzedażowym i wszystko inne, tego dnia nie funkcjonowałam, ja nie żyłam praktycznie. Ja po prostu liczyłam na to, żeby ten dzień się skończył. Nie działały na mnie żadne leki przeciwbólowe. Dzisiaj jest troszkę lepiej po urodzeniu dzieci, ale, ale nie jest różowo, ale wtedy to był dramat. I pomyślałam sobie, że po co mi taki pracownik, po co mi taka pracownica, że ktoś, bo oczywiście była dyskusja, że a y, czy mhm. urlop dla mężczyzn macie, w ogóle padł pomysł w jednym, na jednym portali, takich głównych portali, gdzie pojawił się artykuł na ten temat, że może dla mężczyzn urlop masturbacyjny, mhm. no po prostu wiesz, komentarze mhm. poniżej krytyki mhm. i godności jakichkolwiek. E, niemniej, e, to nie jest przywilej, bo przywilejem też nie jest miesiączka. Tak. To nie jest przywilej, po prostu to jest natura i to, to moje działanie to nie jest wycelowane w to, że ja w jakiś sposób daję coś lepszego kobietom. Ja im ułatwiam ten czas i wiesz co jest najlepsze? Że przez to, że ja mam cały czas dosyć mały zespół u siebie w firmie, to my, my mamy bardzo szczerą relację. I na przykład, jak ogłosiłam ten urlop, mamy menstruacyjny, to parę dziewczyn powiedziało: Okej, okay, ale ja nigdy nie skorzystam, bo ja mam taką miesiączkę, że ja nawet nie wiem, że mam miesiączkę. A parę dziewczyn powiedziało: że to jest najwspanialsza rzecz na świecie, bo tak źle znoszą miesiączkę, że po prostu cierpiały. Tylko cierpiały w milczeniu, w takim po prostu beznadziei, poczucia beznadziejności, bo był poniedziałek i trzeba było przyjść do tej pracy. I ja wiem na przykład, że te dziewczyny, które cierpią na to, bo też widziałam to, po prostu mówią: Słuchaj, piszą do mnie, Marta, dzisiaj zostanę w domu. To są bardzo odpowiedzialne osoby, więc bardzo mm -hmm. często te najważniejsze rzeczy po prostu z łóżka na maila odpiszą i tyle. Mm, ale czuję, że traktuję je fair. A czterodniowy tydzień pracy szczerze zrobiłam to też trochę dla siebie, <grym> dlatego że w końcu <grym> jestem w momencie, kiedy mam pieniądze, żeby żyć, mm -hmm. ale nie mam czasu, żeby żyć. Hmm. Widzisz, Ale fajnie że, miałam... to, fajnie, że to odcięłaś, bo niektórzy chcą dalej zwiększać, zwiększać, zwiększać obroty, a ty no zauważyłaś, tak. że chciałabyś z tego pokorzystać. Tak, właśnie wiesz, bo pojechaliśmy na urlop, taki pierwszy, pierwszy Pokovidzie, taki dłuższy urlop z moim mężem we dwójkę. I tak było fajnie. Tak mhm. odcięliśmy się. Wydawało się, że ogólnie w Warszawie też jest fajnie, bo my mamy, pracujemy y, nad firmą, którą kochamy. Jak wkładamy to w całe serce i wcale nie mieliśmy takiego poczucia, boże, oby do urlopu. Ale pojechaliśmy, tak. było fajnie. Mhm. I pomyślałam, Janek, w końcu mamy kasę nie korzystamy z tych pieniędzy. No bo ciągle, wiesz, jak masz własny biznes, to jesteś 24 na dobę w robocie. I wtedy mój mąż pat na pomsty. Jak nie zrobimy czterodniowego tygodnia pracy w, w firmie, to my nigdy nie, nie odpoczniemy. I teraz jest tak, że my też chodzimy, mimo wszystko chodzimy 5 dni w tygodniu. Do pracy, ale ten ostatni dzień z racji tego, że nie ma innych ludzi, to rzeczywiście jest takim bardziej lajtowym dniem. Ja się wtedy w biurze nie pojawiam na dziewiątą, tylko na przykład na 11, 12 mm -hmm. i robię absolutne minimum. Natomiast dałam ludziom, bo wiesz, jest rynek pracownika, to pracownik teraz tak. rozdaje karty. Znaleźć dobrego pracownika, graniczy z cudem. Ludzie chcą owocowe czwartki, casualowe piątki. Biuro ma być ładne, żeby dało się zrobić selfiaczka w biurze i ma się fajnie dziać. Najpierw jakieś wyjazdy integracyjne i tak dużo dalej. Tak dużo i bez odpowiedzialności też. O, właśnie to, bo jest 17, punkt, cyk, ja wychodzę i mnie nie ma. Tak. Ja tym ludziom, jeśli chodzi o pensję, to teraz nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie do ciebie i powie, oj, nie za dużo, wie pani, pani Marto, ja już więcej nie chcę. is the limit, teraz masz takie możliwości wydawania kasy. Tyle restauracji do odwiedzenia w Warszawie, tyle miejsc, które można pójść zobaczyć, jakieś escape roomy i jeszcze inne rzeczy, że tylko zarabiać. Festiwale, które trzeba odwiedzić, gwiazdy, które trzeba zobaczyć, tak? Więc nie ma czegoś takiego jak limit um, pensji, ale jest coś, co ja tym ludziom daję, co jest bezcenne. Czas. Mhm. Czas. Więc oni mogą u mnie zrezygnować z pracy, ale nikim nie da tego czasu. Czas na rozwijanie pasji, czas na odbudowanie relacji rodzinnych, bo ja mogę pojechać do mamy. Spędzić z nią więcej czasu. Czas na to, żeby po prostu odpocząć, żeby pomedytować, pójść na Wisłę, pojeździć rowerem tego dnia. A powiedz tak szczerze, czy to się opłaca? Opłaca. Znaczy, mhm. y, zastanawialiśmy się nad tym, mhm. czy to się opłaca i wiesz co, jeżeli chodzi o y, przychody i obroty, to w dalszym ciągu my jesteśmy na wznoszącej, więc nawet teraz, tym, że jesteśmy młodą marką, przykrywamy inflację, że cały czas rośniemy. Mhm. Nie rośniemy tak szybko jak w zeszłym roku, żeby była jasność, bo inflacja i niestety to widać bardzo. W raport z wczoraj tylko niemieckie marki modowe odnotowały 15% spadku na sprzedaży mody w pierwszym kwartale. Więc widać to, to nie tylko w Polsce, ale też w ościennych krajach. Natomiast my jesteśmy ciągle na tej wiesz, nad, my jesteśmy tą świeżą marką, mhm. więc też tym wzrostem przekrywamy tę inflację, że ciągle jednak jest na plusie, choć jest to dużo mniejszy plus niż w zeszłym roku. Natomiast, więc tu ciężko to zmierzyć, tak? Natomiast można to zmierzyć inną rzeczą, produktywnością ludzi, bo to jest tak, że my mówimy, macie czterodniowy tydzień pracy, czyli 8 godzin dziennie, czyli nie jest tak, że tam godzina mm -hmm, więcej mm -hmm. jest. Nie, nie, naprawdę to jest czterodniowy prawdziwy czterodniowy tydzień pracy, ale w te cztery dni <grym musisz <grym zrobić to co, to, co byś zrobiła w pięć. Mało tego nie ma opcji, że wyjdziesz se do ginekologa do, masz po co ten jeden dzień wolny. Wtedy możesz się mówić na paznokcie do fryzjera, notariusza, czy co tam innego masz. Możesz sobie wziąć piątek albo poniedziałek, obojętnie, ale nie chcę słyszeć, że dzisiaj, przepraszam, muszę wyjść o 15, mhm. ponieważ mam coś tam, coś tam. No nie, 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 nie. Mhm. E, I teraz tak, mieliśmy, naszym współczynnikiem wydajności pracownika jest e, ilość pomylonych paczek. Czyli pakujemy, wiesz, mm -hmm. mamy asortyment bardzo rozbudowany w tym momencie w naszym sklepie. Każdą apaszkę mamy w trzech rozmiarach, więc można się pomylić. Czyli nie dość, że masz tych apaszek, teraz w tym momencie mamy 30 wzorów, to jeszcze każda jest w trzech rozmiarach. No i teraz klientka zamawia apaszkę X w rozmiarze drugim na przykład, tak? No szansa, że się pomylisz jest spora. I przed wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy mieliśmy po pomylonych paczek na poziomie kilku, nawet czasami do kilkunastu procent. Mm -hmm, to były mm -hmm. nasze początki, my też uczyliśmy się tego, tej logistyki i tak dalej. Tak. Teraz to jest mniej niż jeden promil. Jedna paczka na tysiąc są pomylone. To też pokazuje, że ci, ci ludzie się starają. Mm -hmm. Ci ludzie są że po, wypoczęci. To, prawda? To po pierwsze są wypoczęci. Masz trzy mm -hmm. dni w tygodniu, tylko cztery pracujesz. To jest prawie już połowa, wiesz o co mm -hmm. chodzi. Tak. Więc przychodzą wypoczęci, a po drugi są wdzięczni. Jakby starają się, wychodzą z inicjatywą. Bardzo często jest tak, mamy raz w miesiącu takie spotkanie, gdzie wszyscy się spotykamy, omawiamy, jak minął poprzedni miesiąc i wymyślamy na przykład promocje czy akcje na kolejny miesiąc I mi, i mi serce rośnie, że te dziewczyny się starają. Mówię dziewczyny, bo głównie mamy dziewczyny, Janek jest rodzynkiem, ale to nie dlatego, że chcę zatrudniać tylko kobiety, tylko że do takiej branży głównie zgłaszają się kobiety. I tą rekrutację przechodzą kobiety. I wiesz, to jest fajne, że ktoś tam mówi: a może by zrobić coś takiego, a może taka promocja, a może byśmy otworzyły taki, nie wiem, zrobiły coś takiego, że klientki mogły przychodzić tu i tu. Super, że to nie jest tylko wiesz, praca od do, tylko że one czują, że przynależą do czegoś większego niż tylko zwykła praca, gdzie odbijasz kartę, wychodzisz i do widzenia. Marta, czy gdybyś spotkała teraz siebie z tego łóżka, kiedy ci kapała woda na stopę, i mogła sobie coś powiedzieć, to co by to było? Musiałabym powiedzieć coś wiarygodnego, bo gdybym powiedziała tamtej Marcie, że będzie w tym miejscu, to ona by na pewno w to nie uwierzyła. Ona nie miała. Bo... Klasyczne będzie dobrze, nie no? przejmuj się. No, tak. Zaufaj swojej intuicji, zaufaj sobie i drzemie w tobie ogromny potencjał i nigdy nie możesz w niego zwątpić. A zdarzało mi się wiele razy. Bo to właśnie pójście własną drogą jest tak trudne, szalenie trudne. i Dlatego ja podziwiam każdą kobietę i bije brawo każdej kobiecie, która wybiera drogę inną niż te utarte ścieżki. Narzucone. Przez, tak, narzucone przez społeczeństwo, bardzo często przez rodzinę, przez pewne, pewne kanony, w których żyjemy. Niech to będzie mottem w takim razie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Ci dziękuję za to, że gościłaś w moim podcaście. Ja również dziękuję.